Ewangelia według Jana, rozdział 8. Jezus poszedł na Górę Oliwną. Rano natomiast ponownie przyszedł do świątyni, a wszyscy ludzie zeszli się do Niego i gdy usiadł, nauczał ich. Przyprowadzili do Niego skrybowie z faryzeuszami kobietę złapaną na cudzołóstwie i postawili ją pośrodku. Powiedzieli Mu: Nauczycielu, ta kobieta była pojmana, gdy cudzołożyła, a w prawie Mojżesz przykazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to, by wystawić go na próbę, aby mogli go oskarżyć. Jezus schylił się w dół i pisał palcem po ziemi. A gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Ponownie schylił się i pisał po ziemi. A oni, gdy to usłyszeli, będąc w sumieniu przekonani, jeden po drugim wychodzili, zaczynając od starszych aż do ostatnich, i został tylko sam Jezus i kobieta stojąca pośrodku. A Jezus podniósł się i nikogo nie widząc, tylko tę kobietę, powiedział jej: Kobieto, gdzie są ci, co ciebie oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona powiedziała: Nikt, Panie. A Jezus powiedział jej: Ja cię nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. Wtedy ponownie Jezus powiedział im: Ja jestem światłem świata. Kto za mną idzie, nie będzie chodził w mroku, ale będzie miał światło życia. Wtedy faryzeusze powiedzieli mu: Ty sam o sobie świadczysz, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Jezus odpowiedział im: Chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak moje świadectwo jest prawdziwe. Wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy nie wiecie, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę. Nawet jeśli ja sądzę, sąd mój jest prawdziwy. Nie jestem sam, ale ja jestem i Ojciec, który mnie posłał. W waszym prawie napisano, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Ja jestem tym, który sam o sobie świadczy, i Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. Wtedy powiedzieli mu: Gdzie jest twój ojciec? I Jezus odpowiedział: Ani mnie nie znacie, ani mojego ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mojego ojca. Te słowa mówił Jezus skarbcu, ucząc świątyni, i nikt go nie pojmał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. Jezus powiedział im więc ponownie: Ja odchodzę i będziecie mnie szukać i pomrzecie w swoim grzechu. Dokąd ja odchodzę, wy przyjść nie możecie. Mówili więc Żydzi: Czy sam się zabije, że mówi, dokąd ja odchodzę, wy przyjść nie możecie? Powiedział do nich: Wy jesteście z niskości, ja z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w swoich grzechach, bo jeśli nie wierzycie, że ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Dlatego powiedzieli mu: Kim ty jesteś? Jezus powiedział im: Tym, co ja całkowicie do was mówię. Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja, co usłyszałem od niego, to mówię przed światem. Nie zrozumieli, że im mówił o ojcu. Jezus wtedy powiedział im: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i nic sam z siebie nie czynię, ale jak nauczył mnie Ojciec mój, tak mówię. Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się mu podoba. Gdy on tak mówił, wielu mu uwierzyło. Mówił więc Jezus do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli wytrwacie w moim słowie,
Prawdziwie będziecie moimi uczniami. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: my jesteśmy z nasienia Abrahama. Nigdy nie byliśmy w niczyimi niewolnikami. Jak ty możesz mówić: wyswobodzeni będziecie? Jezus odpowiedział im: zaprawdę mówię wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie zostaje w domu na wieki, syn zostaje na wieki. Dlatego jeśli syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście nasieniem Abrahama, lecz próbujecie mnie zamordować, gdyż nie ma w was miejsca na moje słowo. Ja, co widziałem u mojego ojca, to mówię, a wy czynicie to, co widzieliście u swojego ojca. Odpowiedzieli mu: naszym ojcem jest Abraham. Jezus powiedział im: gdybyście byli synami Abrahama, czynilibyście dzieła Abrahama. Teraz szukacie sposobu, aby mnie zamordować, człowieka, który wam mówił prawdę, którą słyszał od Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy czynicie dzieła swojego ojca. Powiedzieli mu wtedy: my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Jezus wtedy powiedział im: gdyby Bóg był waszym ojcem, to miłowalibyście mnie, bo ja wyszedłem od Boga i przychodzę, i nie przyszedłem sam od siebie, ale on mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać moich słów. Ojcem waszym jest diabeł i pożądliwości ojca swojego chcecie czynić. On był mordercą od początku i nie pozostał w prawdzie, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, sam od siebie mówi, dlatego że jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Dlatego że ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Kto z was obwini mnie o grzech? Jeśli natomiast mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Dlatego wy nie słuchacie, bo nie jesteście z Boga. Wtedy Żydzi odpowiedzieli mu: czy niewłaściwie mówimy, że ty jesteś Samarytaninem i że masz demona? Jezus odpowiedział: ja nie mam demona, ale czczę mojego ojca, a wy mnie znieważacie. Ja natomiast nie szukam własnej chwały. Jest jeden taki, który szuka i sądzi. Zaprawdę mówię wam, jeśli ktoś zachowa słowo moje, nie będzie oglądał śmierci na wieki. Żydzi wtedy powiedzieli mu: teraz poznaliśmy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz: jeśli ktoś zachowa słowo moje, nie zakosztuje śmierci na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który umarł, prorocy pomarli? Kim ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: jeżeli ja sam siebie czczę, to moja cześć jest niczym. Ojciec mój jest tym, który mnie czci, ten sam, o którym wy twierdzicie, że jest waszym Bogiem. Nie znacie go, a ja go znam. Jeśli bym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Znam go i słowo jego zachowuję. Abraham, wasz ojciec, cieszył się, że miał oglądać mój dzień. Oglądał i się radował. Żydzi wtedy powiedzieli do niego: nie masz jeszcze 50 lat, a widziałeś Abrahama? Jezus powiedział im: zaprawdę mówię wam, przed tym, niż Abraham był, ja jestem. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić w niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc środkiem między nimi, i tak odszedł.